Mamy takie piękne sformułowanie jeszcze z początków Biblii i zaraz u samego początku, że zostaliśmy stworzeni, a więc już na zawsze jesteśmy Bożym obrazem i Bożym podobieństwem. To już w Starym Testamencie było. Ale święty Paweł i Ewangelia pokazuje, że to od zawsze był pierwszy i najważniejszy zamysł Boży. I tym, który się w nas odbija, w nas mieszka, którego jesteśmy obrazem, odbiciem, nie jest jakikolwiek obraz, ale jest to obraz tej przepięknej Bożej rzeczywistości, którą myśmy nazwali i poznali jako jednorodzony Syn Boży. Chrystus Jezus. Nie chciałbym zbyt głęboko w teologiczne rzeczy wchodzić, bo nie takie jest nasze zadanie, ale chcielibyśmy to zobaczyć, że nosimy w sobie dokładnie tak samo jak Chrystus. Wszystko to, co ludzkie i wszystko to, co Boże. Powiem jeszcze innymi słowami. Jezus Chrystus nie jest wyjątkiem, ale jest wzorem, modelem. Co to oznacza w praktyce? Że ta sama rzeczywistość Bożego życia i ludzkiego życia, co do której mamy, jak sądzę, przekonanie z głębi serca i wiary, dotyczy nie tylko Jezusa Chrystusa, ale dotyczy każdego z nas. Mamy w tym udział. Jesteśmy do tego zaproszeni. Dlatego to, co odkrywamy w sobie na drodze wiary, jest właśnie takie Boże zamieszkanie we mnie. Odkrywam wtedy, może czasem, że ze zdumieniem, szczególnie jeśli mnie uczono, że jest inaczej, że Pana Boga nie da się znaleźć gdzieś tam, daleko. Że przestrzenią, gdzie Pana Boga się szuka, jest moje własne serce. A więc zanim zobaczę Boży obraz w drugim człowieku, na zewnątrz, w stworzeniu całym, gdziekolwiek indziej, muszę je odkryć w sobie samym. Boża miłość jest tak wielka, że umieszcza On swoje odbicie i swój obraz w sercu, w duszy, we wnętrzu każdego człowieka. I ten obraz naprawdę od niczego nie zależy, od naszego poprawnego czy niepoprawnego zachowania. Niczym nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Tego obrazu z siebie nie wyrzucimy w żaden sposób. Dlatego, że on jest istotą naszego życia tak naprawdę. Jest najgłębszą istotą naszego życia. Co to oznacza? Że wszystko inne umrze, tylko nie to. I wszystkich rzeczy może nam braknąć, wszystkie mogą nam być odebrane. Natomiast ten fundament, czyli Boża obecność w moim sercu i moja jedność z Bogiem na poziomie mojej duszy, jestem całkowicie zjednoczony z Bogiem. I to Bogiem tak, jak my jako chrześcijanie go rozumiemy, czyli zamieszkanie Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.